Radio Sport Polonia. Witamy Was bardzo serdecznie. Żużel po godzinach, magazyn żużlowy. Jeden już z ostatnich naszych audycji, magazynów, ponieważ jeszcze za tydzień będziemy z Wami w czwartek, a już później w drugim tygodniu czerwca przenosimy się już na stałe w poniedziałki, gdzie będziemy zajmować się polskimi rozgrywkami na żużlu, we wtorki Ligi Zagranicznej, a więc Speedway Grand Prix, indywidualny Mistrzostwa Świata na żużlu, no i Ligi, jak już wspomniałem, poza naszej ojczyzny, spoza naszej Ekstraligi, czyli Liga Duńska, Szwedzka i Brytyjska, czyli Angielska, będzie królować w każdy wtorek i poniedziałek, godzina 20, magazyny żużlowe spod taśmy i we wtorek spod taśmy Ekstra. Mówiąc te słowa, Adam Lis, już za chwilę łączymy się z naszymi wspaniałymi kolegami redakcyjnymi. Dzisiaj debiut w magazynie żużlowym naszego kolegi redakcyjnego Mateusza, którego już mogliście usłyszeć w poprzedniej audycji, kiedy wspominaliśmy Krystiana Rempałę, który zginął 4 lata temu na torze żużlowym w Rybniku. Kochani, cóż, dzisiaj omawiamy pierwszą ligę. Dzisiaj również z nami będzie nietuzinkowy gość, bo sam menadżer startu Gniezno, pan Rafał Wojciechowski. Ale zanim to nastąpi, oddaję głos naszym wspaniałym ekspertom od żużla, no bo przecież to oni tutaj są solą tej ziemi, a więc są tutaj tymi, którzy no wiodą prym w naszej redakcji, jeśli chodzi o żużel. A na koniec, kochani, jak zawsze będzie felieton Pawła Wittgena, a więc zapraszam na kolejną garść wspaniałych przemyśleń, wspaniałych myśli żużlowych naszego wspaniałego kolegi redakcyjnego, którego przy tej okazji pozdrawiamy i będziemy po raz kolejny tutaj na koniec naszego magazynu referować te wspaniałe felietony naszego kolegi redakcyjnego Pawła. Jestem w trakcie łączenia się z naszymi wspaniałymi kolegami redakcyjnymi. A jeśli jeszcze powracając do felietonu, zatytułowany będzie Jutro idę na memoriał. Kochani, no memoriał. Dzisiaj wspominaliśmy Krystiana Rempałę. Memoriał, który jest organizowany w Tarnowie ku czci tego wspaniałego młodego zawodnika, który nie zginął bezpośrednio na torze, ale to tor i jego pasja, jaką był żużel, no przyczyniła się do śmierci, ten wypadek. Przejmujące słowa również ojca, dzisiaj zapewne cały Tarnów, cały żużlowy Tarnów wspomina tego młodego chłopaka. A my łączymy się z Paryżem we Francji, z naszym szefem działu żużla Krzysztofem Kruczniokiem, a także z Polską, z kolegą redakcyjnym Mateuszem Markiem. Dzisiaj debiutuje na naszej antenie w magazynie Radia Sport Polonia, w magazynie żużlowym Żużel po godzinach. Mamy nadzieję, że za chwilę połączymy się z naszymi kolegami redakcyjnymi.
trakcie chciałbym tylko przypomnieć, że dzisiaj omawiamy pierwszą ligę żużla, więc będziemy po kolei mówili o każdej drużynie żużlowej w e-winner pierwszej lidze, o naszych typach na awans, o tych typach również porozmawiamy sobie z naszymi ekspertami, więc miejmy nadzieję, że po prostu no, przez tą godzinę najbliższą będziecie mogli delektować się, pasjonować się ze słuchania w eterze dla całej Polonii, tej Wielkiej Brytanii w Polsce, ale także i poza granicami wcześniej wspomnianych państw, namiastką żużla, na który czekamy już tyle miesięcy. Trochę pokrzyżował nam zawodnik, jakim jest COVID-19, no ale no cóż, nie został przyjęty, nie otrzymał licencji żużlowej i niestety dla niego start na żużlu przechodzi do lamusa. Jeszcze raz spróbujemy łączyć się z naszymi korespondentami. Nie wiem, co jest na linii, może przeciążenie. Przed chwilą byliśmy przecież aż z czterema naszymi tutaj głosami, więc może już za chwilę będziemy mogli z Was usłyszeć. No, chyba pomyliły nasi eksperci po prostu kanały i nadal są na kanale, w którym tutaj mieliśmy wcześniej tutaj połączenie. Kochani eksperci, proszę się wyłączyć, proszę odejść z kanału redaktorzy Radia Sport Polonia, ponieważ nie możemy się z Wami połączyć poprzez magazyn żużlowy spod taśmy, a chcielibyśmy usłyszeć Waszego głosu, więc bardzo Was prosimy o to, abyście no tutaj już byli na łączach magazynu żużlowego, no więc myślę, że teraz nam się uda połączyć z naszymi ekspertami. Tak, już mamy połączenie. Albo będziemy próbować się połączyć dopiero, więc kochani, jeszcze chwila cierpliwości. No dzisiaj trochę widzę, że zamieszanie na łączach jest, ale za chwilę będziemy z naszymi tutaj wspaniałymi ekspertami, więc proszę się nie obawiać. Witamy Was również na czacie, kochani, a więc już jesteście. Wbijajcie na czat, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. My ciągle łączymy się z Paryżem, z Polską, z naszymi
kolegami redakcyjnymi. No niestety, no w dalszym ciągu nie mamy możliwości połączenia się tutaj. No niestety, kochani, no nie połączymy się chyba z wami, tak to wygląda, ponieważ jesteście nadal na starych łączach, więc cóż, kochani, będziemy oczekiwać na połączenia, dlatego chwila krótkiej przerwy muzycznej. Do momentu muzyka, jak się nie połączymy z naszymi tutaj kolegami redakcyjnymi, bo widzę, że niestety no tego tutaj połączenia nie mamy, a jest to no w pewnym sensie problem. Kochani, wracamy do was na antenę. Już za chwilę połączymy się z naszymi kolegami. Tak, witamy was bardzo serdecznie. Radio Sport Polonia, magazyn Żużel po godzinach. No i jest po godzinach, jest po kilku minutach. Wybaczcie nam to opóźnienie, drodzy słuchacze, ale nie mogliśmy się połączyć z naszymi korespondentami. Gdzieś tam byli, ale gdzie? No, zapewne się już tego nie dowiemy. Kochani, dzisiaj omawiamy pierwszą ligę Żużla, a dzisiaj z nami będzie również gość specjalny, menadżer Startu Gniezno, pan Rafał Wojciechowski, z którym nagrałem rozmowę w godzinach przedpołudniowych, ale zanim przejdziemy do Startu Gniezno, no to przejdziemy z naszymi ekspertami i z debiutującym na naszej antenie w magazynie żużlowym Mateuszem. Witam was bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Czy jest z nami Krzysztof? No, Krzysztofa nie ma. No, myślę, że do nas jeszcze dołączy. Miejmy taką nadzieję, że tutaj jeszcze z nami się połączy. Cóż, rozpoczynamy tą wędrówkę. O, jest i Krzysztof, jest i Krzysztof. Halo, halo, Krzysztof? No, kochani, coś nas tutaj znowu rozłączyło. Ja nie wiem, co dzisiaj jest po prostu z tymi... co jest dzisiaj z naszymi połączeniami. Ale spróbujemy jeszcze raz. Halo, halo, czy jest Krzysztof, czy jest Mateusz? Halo? Halo, halo. No chyba, ja nie wiem, co dzisiaj się dzieje po prostu na łączach, ale coś nam tutaj... Coś nam tutaj po prostu przeszkadza w połączeniu. Jeszcze raz się spróbujemy połączyć. Halo, czy nas słychać? Halo, czy są już nasi eksperci żużla? No i niestety, kochani... No chyba nam wychodzi na to, że jeszcze raz zarzucimy jakąś muzę, bo nie możemy się połączyć z naszymi korespondentami. Nie wiem, co jest, o co kaman. No cóż, no może przy następnej okazji nam się uda. No coś nie chce nam dzisiaj wpaść ten dzisiejszy magazyn. Chwila krótkiej przerwy i wracamy do was ponownie. Myślę, że pasjonaci muzyki nam teraz wybaczą, ale już łączymy się.